Szanowni Państwo, organizatorzy przewidzieli tutaj 15 minut dla mnie. Ja 15 minut nie będę mówił, a więc Państwo później na referaty najróżniejsze będą mogli poświęcić trochę więcej czasu. Czy ruchy kościelne w Kościele katolickim mogą stać się sektami? Otóż to pytanie pobudziło mnie również do pewnej refleksji, a to refleksji związanej z początkami Kościoła. Jeżeli ja jestem biblistą, a jeżeli czytamy teksty Nowego Testamentu, to w wielu tekstach Nowego Testamentu mówi się o pewnych zagrożeniach. Tutaj można jako przykład dać chociażby mowę świętego Pawła do prezbiterów z Efezu, do których mówi, że między wspólnotę efeską wejdą zarówno wilki, jak i również muszą się strzec tych, którzy z wewnątrz będą atakowali wspólnotę wiary. W ten sposób daje nam takie wskazania, że zagrożenia dotyczące wspólnot chrześcijańskich mogą dotyczyć zarówno zagrożeń zewnętrznych, jak i zagrożeń wewnętrznych. Tak samo, jeżeli czytamy sobie Księgę Apokalipsy świętego Jana, tam chociażby w dwóch listach wspomina się Nikolaitów. To również była według większości badaczy pewna grupa sekciarska, która znalazła się we wspólnocie efeskiej, we wspólnocie w Pergamonie, a również prawdopodobnie we wspólnocie w Tiatyrze, która była takim zagrożeniem wewnętrznym. Ona propagowała przede wszystkim synkretyzm religijny, stawiając kulty bałwochwalcze, w tym również kult imperialny, na równi z wiarą w Jezusa Chrystusa. Bardzo często te kulty bałwochwalcze i propagowanie tych kultów miało związek oczywiście z ekonomią. Jeżeli Państwo sobie przypominają takie wydarzenie w Efezie związane z Artemidą Efeską, to głównym zarzutem, jaki stawiał Demetriusz w stosunku do świętego Pawła i jego uczniów, to było to, że eliminując kult Artemidy Efeskiej, oczywiście straci się pewne profity związane z tym kultem. I bardzo często chrześcijanie w pierwszych wiekach byli narażeni na takie niebezpieczeństwo, że musieli zadbać o swoje utrzymanie i ulegali kultom bałwochwalczym właśnie pod wpływem takiego spojrzenia na te kulty bałwochwalcze, które dawały pewne zyski dla pierwszych chrześcijan. I pojawiały się pewne tendencje w pierwszym wieku chrześcijaństwa, aby pogodzić chrześcijaństwo z kultami bałwochwalczymi. Mówiono mniej więcej w ten sposób: można być chrześcijaninem i zarazem formalnie składać ofiary najróżniejszym bożkom. To było jedno z głównych zagrożeń wewnętrznych, które panowały w kościele pierwotnym. I proszę Państwa, czy dzisiaj nie mamy też do czynienia z pewnymi zagrożeniami wewnętrznymi? Na to pytanie trzeba sobie odpowiedzieć pozytywnie. I myślę, że Państwa konferencja, czy ruchy w Kościele katolickim mogą stać się sektami, mówi o pewnych zagrożeniach wewnętrznych, wcale nie zewnętrznych, ale o zagrożeniach wewnętrznych, które są i których nie można ukrywać. I myślę, że wszyscy Państwo ze wspaniałymi prelekcjami, wykładami na ten temat przyczynią się, i to dobitnie, do odpowiedzi na to pytanie. W tym miejscu chciałbym podziękować panu przewodniczącemu Piotrowi Hoffmanowi, przewodniczącemu oddziału kujawsko-pomorskiego Civitas Christiana. Zostałem do tego upoważniony, żeby podziękować mu za współorganizowanie tej konferencji, również pod względem takim materialnym, jako sponsor tej konferencji. Dziękuję serdecznie. Witam wszystkich prelegentów. Nie będę ich wymieniał po imieniu, bo jest ich bardzo wielu, ale chciałbym tutaj szczególnie zauważyć obecność księdza profesora Helmuta Sobeczko z Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Opolskiego, a to dlatego, że on miał wykład inauguracyjny na rozpoczęcie działalności Wydziału Teologicznego naszego Uniwersytetu. Jest zaprzyjaźniony z nami nie tylko przez tę dzisiejszą konferencję, ale również przez chociażby konferencje poświęcone diakonatowi stałemu w Polsce. Witam serdecznie księdza profesora i cieszymy się, że jest obecny wśród nas. Wypada też przywitać byłych parlamentarzystów. Witam pana posła
Jana Łupczańskiego. Dziękuję również za przybycie. Cieszymy się, że jest Pan w naszej, tej małej wspólnocie akademickiej. Życzę Państwu udanych obrad. Ja chwilkę posiedzę. Niestety obowiązki dziekańskie są takie związane z Konstytucją dla Nauki 2.0, że nie można na wszystkich konferencjach od początku do końca być. Życzę udanych obrad. Dziękuję.